Jeśli nie masz za co kupić swojego wymarzonego składu, zapraszam Cię do superkońsy.pl. Tanio, szybko i bezpiecznie, a dodatkowo z hasłem Kinetyk płacisz 5% mniej. Link w opisie, polecam. Cześć, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś pokażę Wam top 10 obrońców do kariery w FIFA 17. I tutaj miałem troszeczkę dylemat, czy bardziej skupić się na obrońcach środkowych, czy również poruszyć boki defensywy, no ale ostatecznie stwierdziłem, że pokażę Wam 3 obrońców środkowych, 3 obrońców prawych, 3 obrońców lewych, no i jednego obrońcę specjalnego, czyli taką kartę jakby unikatową, która zdarza się raz na jakiś czas w FIFA, dlatego też no po prostu myślę, że to będzie najlepszy dostępny wybór. Również w każdym rodzaju tak naprawdę obrońcy, czyli w środkowym, bo prawym i lewym, będą 3 karty, czyli będzie jedna brązowa, jedna srebrna i jedna złota, no żeby po prostu z każdego przedziału cenowego. Również te złote starałem się wybierać tak poniżej 10 tysięcy albo w okolicach 10, przepraszam, milionów. No, żeby po prostu były to bardzo ciekawe wybory, więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba. Lecimy już do właściwej treści tego odcinka. Zaczynamy od Doucherę. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Wiem, że to Francuz, wiem, że prawdopodobnie źle to czytam. W każdym razie jest to obrońca Borussii Mönchengladbach. Jak widzicie, to są jego statystyki na początek kariery. Pamiętajcie, że one mogą się troszeczkę różnić od tego, co widzicie w Ultimate Team, ponieważ kariera jest na bieżąco aktualizowana. No i cóż, myślę, że już teraz ten obrońca wygląda całkiem nieźle, ma prawie 70 tempa, sporo tej defensywy, sporo fizyczności jak na brązową kartę, no ale jego potencjał jest zdecydowanie wyższy i karta po paru sezonach może wyglądać w następujący sposób. Jak widzicie, 85 pace'a, 84 defensywy i aż 90 fizyczności. No, mieć takiego kolesia na samym środku obrony to jest coś niesamowitego, ta karta wygląda po prostu świetnie. No i jest naprawdę to realne, żeby go tak rozwinąć. Pamiętajcie, że ten overall, który tu widzicie i te statystyki, to nie jest coś ostatecznego. Możliwe, że ta karta rozwinie się i nawet jeszcze bardziej, bo często właśnie brązowe, srebrne karty, często również nawet te złote, mają coś takiego, że rozwijają się jeszcze więcej niż ten potencjał nakazuje. Dlatego też, no, to może być jeszcze lepsza karta. Dalej mamy Rissiego Oxforda. Myślę, że bardzo dużo osób kojarzy go nawet z poprzedniej FIFA, bo bodajże chyba tam dopiero pojawiła się karta, czy tam postać Anglika, bo nie do końca jestem pewien, czy w Ultimate Team był. W każdym razie już wtedy miał niesamowity potencjał, no i zawodnik West Hamu wraca również w tym sezonie. Jak widzicie, bardzo dobre statystyki, ponad 70 tempa, dobra obrona, dobra fizyka, no i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że powinien on się super rozwijać. No i oczywiście tak się też dzieje. Jak widzicie, tak mogą wyglądać jego statystyki po paru sezonach. Ponad 90 tempa na środku obrony. Jakby taka karta była w tym momencie dostępna w trybie Ultimate Team, to myślę, że kosztowałaby naprawdę spokojnie milion końców. No bo te statystyki są po prostu niesamowite, fantastyczne. Nie wiem, co mogę więcej o tym powiedzieć, bo po prostu, no, sami, myślę, widzicie, jak dobre byłaby to karta. Dalej mamy już zawodnika złotego, a więc gracza Atletico Madryt, Hernandeza. Jak widzicie, ten zawodnik ma już w pewien sposób wypracowany ten overall, ma już ponad 75, czyli oczywiście jest kartą złotą, ale to nie oznacza, że zatrzymuje się jego rozwój, bo karta po paru sezonach może wyglądać właśnie tak. 87 oceny ogólnej, 88 defensywy, 85 fizyczności. No myślę, że naprawdę mógłby czerpać od Godina w tym momencie. Oczywiście chyba, że kupicie go do innego klubu, to jak najbardziej również jest zalecane. Ale ta karta mi niesamowicie właśnie przypomina Diego Godina, tylko że jest po prostu jeszcze lepsza, bo ma więcej pace'a. Myślę, że ten zawodnik może się rozwinąć nawet jeszcze bardziej. Dlatego też właśnie Hernandez myślę, że jest bardzo dobrym wyborem do każdego klubu. A dodatkowo jest Francuzem. Ogólnie to już drugi Francuz na 3 zawodników. Ale Francuzi są tak uniwersalną nacją, nacją, która jest praktycznie w każdej lidze, że myślę, że do każdej realnej nawet kariery taki zawodnik może się przydać. Dalej mamy już gracza, którego nie ma w trybie Ultimate Team, a więc Riveros. Jest to gracz FC Basel z Paragwaju. No i widzicie w tym momencie jego statystyki, które ma on oczywiście w karierze. Całkiem fajnie to wszystko wygląda, ale to jeszcze nie jest to, co ten zawodnik jest w stanie zrobić, bo tak jak mówię, po paru sezonach ci zawodnicy rozwijają się jeszcze lepiej, a jego karta może wyglądać właśnie tak. Niby ten overall nie jest za wysoki, ale popatrzcie na statystyki. 97 pace'a, 83 defensywy, 80 fizyczności, no jak na lewego obrońcę, do których właśnie przyszliśmy. No statystyki niesamowite, jest to jeszcze lepszy gościu niż w tym momencie Hector Bellerin, a sami wiecie, jak gra Hiszpan, no to jak dopiero musiałby grać Paragwajczyk w waszej karierze.
Dalej kolejny lewy obrońca i kolejny Hernandez i kolejny gracz z Francji. No ale tym razem już gościu srebrny. Jak widzicie 73 pesa na tej lewej obronie to wcale nie jest tak dużo jak na srebrną kartę, ale bardzo dobre statystyki jeżeli chodzi o defensywę, super statystyki jeżeli chodzi o fizykę. No a teraz pomyślcie, po paru sezonach ta karta może wyglądać w następujący sposób i to już wygląda zdecydowanie lepiej. 87 pace'a, no to jak najbardziej na lewą obronę się już nada. Dodatkowo super statystyki, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o fizykę, to już jest, no, taki Dawid Alaba, który jeszcze ma podkręcone te wszystkie staty. Myślę, że naprawdę warto inwestować w tego Francuza, bo jak zobaczycie w tym momencie te jego statystyki, to wyglądają one po prostu nieziemsko. A pamiętajcie, że przed nami jeszcze złota karta, a złotą kartą jest Grimaldo, czyli gracz Benfiki Lizbona. Złota karta w Ultimate Team, również złota tak jakby karta, złoty zawodnik w trybie kariery. Overall tutaj bez zmian, jeżeli chodzi o te dwa tryby gry. Statystyki podobnie, jak widzicie, wyglądają one już naprawdę całkiem nieźle. Ale myślę, że przydałoby się je trochę podkręcić, nie uważacie? Na podkręcić może je tylko czas, bo po paru sezonach Grimaldo wyglądać będzie w następujący sposób. 95 pace'a, 80 defensywy, 77 fizyczności. Dodatkowo 87 driblingu, co również u takiego lewego obrońcy, który byłby bardziej wahadłowy, który wybiegałby do przodu, no byłoby naprawdę wskazane i wyglądałoby również fenomenalnie. A te 95 pace'a zapewni wam to, że on nie ucieknie gdzieś na długo do przodu, bo za chwilkę, jeżeli tylko będziecie potrzebować, no to pstryk i jest już on w obronie. Przejdźmy teraz do prawych obrońców. A pierwszym prawym obrońcą jest Polak, bo stwierdziłem, że było tak dwóch, trzech tych brązowych obrońców, których można by tutaj było dać, ale stwierdziłem, że warto byłoby tu postawić właśnie na Polaka, no i jest to Gumny, czyli zawodnik Lecha Poznań, 60 overall, to już i tak wyżej niż w FIFA Ultimate Team, ponieważ tam bodajże z 56 overalla, tutaj w karierze zaczynamy Gumnym właśnie z 60. Statystyki. Powiem tak, oprócz pace'a wcale nie wyglądają aż tak świetnie. No, bądźmy szczerzy, to 56 defensywy, 53 fizyczności, to nie jest coś super, 48 podań, to jest troszeczkę za mało, 60 dribblingu, no to jest jedyna taka statystyka, którą jeszcze można zaakceptować. Ale po paru sezonach, nawet w Lechu Poznań, w jakiejkolwiek drużynie, do której oczywiście wy go ściągniecie, może wyglądać on tak, jak wygląda on teraz. Jak widzicie, no to już jest wykapany praktycznie Hector Bellerin. 97 pace'a, 79 defensywy, 77 fizyczności. Również dribbling wskoczył na kolejny wyższy poziom, 81, 60 podań. No jak najbardziej, taka karta już wygląda przydatnie i taka karta może znaleźć się w każdym klubie, bo jak widzicie, naprawdę można rozwinąć go do takiego overalla. No i cóż, przejdźmy do kolejnej karty, a już jest to Henriks? Nie do końca wiem, jak to przeczytać. Henriks, chyba w ten sposób. Mniejsza z tym, Niemiec. Jak widzicie, prawy obrońca. Ogólnie w Ultimate Team jest on na lewej obronie, ale w karierze jest on dostępny bardzo różnie. Albo lewy, albo prawy obrońca. Z tego, że po prostu chciałem wam tu pokazać najfajniejsze karty, to stwierdziłem, że akurat taki prawy obrońca by się tutaj przydał. Właśnie taki jak gracz Bayeru Leverkusen. No i jak widzicie, statystyki już Niemca są zdecydowanie lepsze niż chociażby Polaka, którego przed chwilą widzieliśmy, ale to ze względu na to, że jest oczywiście srebrną kartą. Jak widzicie, są całkiem niezłe, ale po paru sezonach mogą wyglądać tak. 88 pace'a, 82 defensywy, 83 fizyczności, również super dribbling na poziomie 90, fajne podanie na poziomie 85. Nie dość, że to będzie gościu, który będzie wahadłowo biegał od ataku do obrony, to jeszcze będzie bardzo przydatny w obu tych formacjach. A dodatkowo, naprawdę, to co on będzie kreował, no to myślę, że będzie mówiło samo za siebie, bo powinien być właśnie świetnym kreatorem akcji. Czyli tak naprawdę sprawdzałby się na praktycznie każdej pozycji, bo nawet jakbyście takiego gościa dali na napad, no to i tak te statystyki wyglądają super. Ale oczywiście na tej prawej obronie będzie radził sobie najlepiej. No i tak jak mówię, kreator akcji przy okazji będzie biegał do ataku, wracał się, nic tylko kupować. Ostatnim zawodnikiem jest gracz złoty, gracz Herty Berlin, a więc Weissa. To jest gościu, który ma 4 gwiazdki sztuczek i to już samo mówi za siebie, że już się opłaca inwestować w tą kartę. Ale dodatkowo 81 pace'a, 71 defensywy, 68 dribblingu. Statystyki wyglądające naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że jeżeli prowadzicie karierę jakimś zespołem właśnie z Bundesligi, to warto od razu go kupić, bo tak jak mówię, realna kariera, a przy okazji, no myślę, że Hertha z przyjemnością przyjęłaby jakąś wysoką ofertę za tego gracza. A po paru sezonach ten gościu może wyglądać tak. 90 pace'a, 78 dribblingu, 76 fizyczności, 90... dribblingu, oczywiście, tak jak mówiłem, 80 podań.
Naprawdę, dodatkowo te 4 gwiazdki sztuczek to jest coś, co sprawia, że ten Niemiec mógłby zagościć w każdym składzie i absolutnie w każdym składzie by sobie poradził. No i cóż, przejdźmy do karty specjalnej. Miałem tutaj też dylematy, zawsze z tymi kartami specjalnymi mam trochę dylematów, ale postawiłem w końcu na środkowego obrońcę, którym jest Kimpembe, czyli rodowity Francuz. 73 pace'a, 76 defensywy, 69 fizyczności na samym początku kariery, 74 overalla. Jedyny minus tej karty to to, że gra w Paris Saint-Germain, a więc troszeczkę trzeba będzie na niego wyłożyć, ale z tego co pamiętam, to jego przewidywana cena na początek to jest jakieś 6 milionów, no czyli myślę, że za 7 go powinniście kupić, a po paru sezonach taki Francuz może się rozwinąć do overalla 85 i wyglądać w następujący sposób. Bardzo dużo tempa, bardzo dużo defensywy, bardzo dużo fizyczności, po prostu perfekcyjny środkowy obrońca. Uważam, że absolutnie opłaca się go kupować i dlatego właśnie postawiłem na tego zawodnika jako kartę specjalną w dzisiejszym odcinku, bo nie jest on drogi, rozwija się super, jego statystyki później wyglądają świetnie, jest mega dobrym środkowym obrońcą i absolutnie nadaje się praktycznie do każdej realnej kariery. Więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam dzisiaj podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę. W następnym odcinku już za tydzień przechodzimy do pomocników. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pomocników, to podzielę to w ten sposób, że po prostu w jednym odcinku będą pomocnicy środkowi, defensywni i ofensywni, a w innym odcinku będą skrzydłowi, a w kolejnym jeszcze będą napastnicy i w ten sposób właśnie skończymy tą serię. Więc cóż, jeżeli Wam się to podobało, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę. Osoby nowe mogą również zasubskrybować kanał. No a my widzimy się już jutro, bo jutro również przygotowuję dla Was naprawdę fajny odcinek o stylach gry, więc mam nadzieję, że on się przyda, możecie na niego czekać. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, na razie i piona!